panie trenerze, dzisiejszy mecz, przegrana 0-1, można prosić o jakiś komentarz do tego meczu? Myślę, że mecz na remis, przestaliśmy tą jedną sytuację, źle wyasekurowaliśmy i zadecydowało, że straciliśmy tą ramkę, później oczywiście drużyna do tyłu się cofnęła, waliliśmy głową w mur, nie mieliśmy pomysłu na rozmontowanie tej obrony. Zresztą mówię, fizycznie te dwa zespoły w tym słońcu kiepsko wyglądały, dlatego to było takie później bicie głową mur. Aczkolwiek szwankowaliśmy w elemencie, na którym najbardziej pracowali w ostatnich dniach, na dośrodkowaniu, na skrzydleniu. No bo mamy 5-6 wrzutek, żadna nie dochodzi w pole karne, albo za długa, albo za wysina, albo w ręce bramkarza, jeżeli w końcu ktoś chce coś stworzyć. No tak to wyglądało. Mecz do jednej bramki, kto strzelił, ten by wygrał prawdopodobnie, gdyby to myśmy strzelili, to prawdopodobnie my byśmy. No ale tak trzeba szczerze powiedzieć, że jednak 3-4 sytuacje, które były w naszym wykonaniu strzelone na bramkę, no to chyba to jest niewiele. Nie, oczywiście, zgadza się. No myślę, że po przeciwnej stronie tak samo niewiele było, zwłaszcza w drugiej połowie. Ja nie mówię o tych ostatnich 10 minutach, kiedy zagraliśmy trzema obrońcami, bo to już była konsekwencja tego. Niech pan zauważy, że w drugiej połowie Bytowia rzadko przebywała w naszym polu karnym. Aczkolwiek mówię, nie mniejsza to tego, że graliśmy przede wszystkim głupio. Mam pretensje do zespołu, który nie realizuje tego, nie realizuje. No w dzisiejszym meczu wiedzieliśmy, jak zagrać akurat z tych elementów, które mówiliśmy sobie w szatni w pierwszych 20 minutach, nie wykonaliśmy ani jednego. No. Dlatego zespół musi zareagować, zastanowić się. Z przebiegu ostatnich kilku meczów, które prezentowała nasza drużyna w bardzo dobrym wykonaniu, no dzisiaj można powiedzieć, że takie dośrodkowania powiedzmy no nie dochodziły. No. Nie, no zgadza się, mówię, w tym elemencie kompletnie, no to jest jakaś paranoja, że nie po co Piotr, jak ma trzy piłki, nie dośrodkowuje, Mateusz wchodzi ani jednej, Beli za chwilę to samo, Mańka zawiesimy gdzieś Wisą, no 4-5 zawodników. No to po prostu brak jakości, a wie pan, gdybyśmy jeszcze na tym elemencie nie pracowali, to ja rozumiem, ale wiele treningu poświęcamy na to, żeby jakoś ten element, wiadomo jak się w tej lidze gra, że ciężko czasami być w jakiejś sytuacji klarownej, że trzeba po prostu dośrodkować, a no efektu nie ma z tego żadnego. No w sobotę lider, mobilizacja chyba będzie jeszcze większa niż, no i właśnie tylko te 3 dni, jak to powiedzmy... Musimy się odświeżyć, zresetować, porozmawiać w szatni, czy chcemy grać, czy chcemy biegać do pierwszej minuty, czy tylko gdzieś tam myśleć o tym. Bardzo dziękuję serdecznie. Prosiłbym o krótki komentarz do tego, co dzisiaj zobaczyliśmy w meczu. Jak z pana perspektywy wyglądał ten mecz? Czy mecz po prostu był, należał się wygrany, czy raczej taki na remis? Powiem tak, no mecz już przed był z tych cięższego gatunku. Ruch zwiększył szansę włączenia się do walki. My też byliśmy dosyć wysoko w tabeli. Ruch do nas 2 punkty straty. Praktycznie gdyby wygrali, przeskakują nas. Już wiem, że Miedź przegrała 3-2 w turze, nie wiem jeszcze jak Tychy. No ścisk na górze się robi dosyć spory. W momencie tym, gdyby dzisiaj Rzeszowice wygrały, no to też mieli jeszcze realne szanse, żeby powalczyć o coś więcej. Dlatego spotkanie wyglądało tak w pierwszej połowie jak szachy takie piłkarskie. Myśmy zagrali, wydaje mi się, bardzo mądrze taktycznie, zresztą takie założenie mieliśmy. I do przerwy mogę powiedzieć, że po jednym podaniu mojego zawodnika w środku pola, gdzie od was zawodnik od razu uderzył minimalnie nad bramką, to była praktycznie jedyna sytuacja, którą ruch stworzył do przerwy. Natomiast my oprócz tej bramki, fakt dosyć szczęśliwy, ale zawodnik wychodził sam na sam, kapitalnie pobronił bramkarz, no ale miał na tyle pecha, że nabił wprost na nadbiegającego tego, który strzelał, odbiła się od niego, wpadła do bramki, zrobiło się 1-0. Do momentu zdobycia tej bramki, no to myśmy ze 3 sytuacje też stworzyli, gdzie Kajca głową uderzał, zamykał dośrodkowanie Bryndala, gdzie z drugiej strony było dośrodkowanie też Szałka, Kuby i zabrakło centymetrów, żeby Bryndalowi, żeby to zamknąć. Także no mecz, myślę, że pierwsza połowa z lekkim wskazaniem, o to 1-0 dla nas, bo no mówię, chociaż bramka w szczęśliwych okolicznościach, zgadzam się z tym jak najbardziej, ale trzeba przyznać, że akcja była sam na sam poszedł zawodnik. Natomiast w drugiej połowie naszym celem było przyjąć ruch w środku pola, bo oni nie mieli już nic do stracenia, musieli zaatakować przegrywając u siebie i starać się wyprowadzać kontry. Co najmniej w 2 sytuacjach dopisało nam szczęście, gdzie doskonale spisał się Maciek Gostomski w bramce. No to jedno uderzenie, które sparował na rzut rożny, to już widziałem sam w sieci. Nie wpadło. Natomiast my mogliśmy wprowadzić w końcówce ze 2-3 kontry takie, dokładniej rozegrać i mogliśmy to zwycięstwo przypieczętować. Myślę, że w przekroju całego spotkania, chociaż w drugiej połowie optyczną przewagę miał ruch, to jednak wydaje mi się, że w tą jedną bramkę byliśmy troszeczkę lepsi. Bardzo dziękuję. Powodzenia.